Witam na kanale Czytam, bo chcę już. Dzisiaj parę słów o książce Tadeusza Konwickiego. Kronika wypadków miłosnych oczywiście nie jest nowością. Mamy do czynienia ze wznowieniem. Za chwilę opowiem o tym, dlaczego warto sięgnąć właśnie po tę publikację. Tadeusza Konwickiego rozpoznaje każdy miłośnik współczesnej literatury. Urodzony na Wileńszczyźnie, polski prozaik, scenarzysta i reżyser, znany jest dzięki takim książkom jak Mała Apokalipsa czy Cennik Współczesny. Wznowienie powieści Tadeusza Konwickiego pod tytułem Kronika wypadków miłosnych pozwoliło mi na przypomnienie sobie, za co cenię twórczość tego pisarza. Pierwsze wydanie tej książki miało miejsce w 1974 roku, kilka lat przed słynną Małą Apokalipsą. Wydawnictwo Znak opublikowało jakiś czas temu kalendarz i klepsydrę oraz zbiór kultowych tekstów pisarza o jego kocie, zatytułowany Iwan Konwicki z domu Iwaszkiewicz, biografia. Teraz przyszła kolej na publikację powieści, która trafiła na ekrany w 1985 roku. Została zekranizowana przez Andrzeja Wajdę. W tym momencie warto dodać, że najnowsze wydanie kroniki zostało uzupełnione o mało znane opowiadanie Kilka dni wojny, o której nie wiadomo, czy była. Właśnie to powoduje, że mamy do czynienia z publikacją wyjątkową, bo pozwalającą na poznanie historii mniej popularnej, ale również wartej uwagi. Akcja Kroniki wypadków miłosnych rozgrywa się w pierwszej połowie 1939 roku. Głównym bohaterem jest Wicia, maturzysta kończący szkołę. Ma wielkie plany, ponieważ pragnie studiować medycynę. Jednak jego myśli wędrują nie ku książkom i egzaminom, ale ku pięknym dziewczętom. Tej wiosny Witek zakocha się na zabój. Przeżywa swoją najważniejszą, bo pierwszą miłość. I rzeczywiście, będzie to uczucie, o którym nigdy nie zapomni. Gdy weźmiemy pod uwagę nadchodzące czasy, zdajemy sobie sprawę, że bohaterów czeka niepewna przyszłość. Oni jednak nie mają o tym pojęcia. Wicia jest wychowywany przez samotną matkę. Chłopak czuje się naznaczony tym, że jego ojciec popełnił samobójstwo. Kiedy zakochuje się w Alinie, szybko odkrywa, że nie jest akceptowany przez ojca dziewczyny. Alina początkowo ukrywa swoje uczucia przed zakochanym chłopakiem, ale w końcu oboje przeżywają wielką miłość. Uczucie zaskakuje ich swą siłą. Jednocześnie jest bardzo romantyczne, jak i niepozbawione dramatów oraz rozterek. Tadeusz Konwicki kreśli powieść o dojrzewaniu w sposób nostalgiczny. Świat, który widzimy, zaraz się skończy, a także zmieni swoje granice. Zmienią się wartości oraz priorytety. Młodzi bohaterowie nie zdają sobie sprawy z tego, co nadchodzi, ale czują, że coś wisi w powietrzu. Jeszcze zachwycają ich piękne latające maszyny. Kiedy samoloty będą wykonywały inne, destrukcyjne zadania, przestaną być obiektem podziwu, staną się czymś, co niesie śmierć. Wciąż można oglądać wielokulturową i piękną Wileńszczyznę, ale nadchodzi czas apokalipsy. Niepokój czai się w podświadomości postaci, powoli się budzi i stopniowo narasta. Natomiast jeśli chodzi o dołączone do tomu opowiadanie Kilka dni wojny, o której nie wiadomo, czy była, to mamy do czynienia z opowieścią antymartyrologiczną, historią o tym, że miłość może dawać człowiekowi wielką siłę. Badacze literatury twierdzą, że Konwicki, pisząc ten tekst, inspirował się doświadczeniami wojennymi Jana Brzechwy. Ponoć poeta afiszował się w okupacyjnej Warszawie, mimo że był żydowskiego pochodzenia. Jakby tego było mało, udało mu się wydostać z aresztu ukochaną, swoją przyszłą żonę. Historia opisana w Kronice wypadków miłosnych zachęca czytelnika do rozważań natury filozoficznej. Oczywiście, gdyby autor skupił się tylko na wątku miłosnym, byłby to zwyczajny romans.
Tu jednak mamy do czynienia z czymś więcej. Choćby tajemniczym Witoldem, który odwiedza Witka. Mężczyzna pojawia się potem we współczesnej Warszawie. Widzimy go, gdy dokonuje pewnego zaskakującego czynu. Po niemal 50 latach od pierwszego wydania książki dla czytelników ważne będzie to, że historię czyta się dobrze. Język nie uległ archaizacji. Mamy do czynienia z prozą, którą łatwo sobie wyobrazić, wręcz filmową. Podczas lektury można się poczuć jak operator kamery, który zbliża i oddala kadr. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że przyglądamy się rzeczywistości, której już nie ma. Historię dobrze się czyta, również ze względu na pełne dramaturgii, żywe dialogi. Oba teksty umieszczone w książce łączy podobny główny bohater. W opowiadaniu staje się bardziej dojrzałym człowiekiem. Natomiast w kronice otrzymujemy opowieść bardziej oniryczną, pozwalającą na nostalgiczne odkrywanie uroków przedwojennej Litwy. Dziękuję za wysłuchanie recenzji. Zachęcam do oglądania pozostałych filmów na kanale. Cześć!